przedostatni dzień naszego turu po Gruzji. Jesteśmy w centrum sportów zimowych w Gruzji. Gudauri, miejscowość dookoła szczyty. Dobrze ponad 2,5 tysiąca metrów, ale jedziemy w stronę Stepantsmindy, gdzie jest Kazbek. 5033 metry nad poziomem morza. Hotel, w którym nocowaliśmy, znajduje się w takiej głębokiej dolinie. Mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj zobaczyć Kazbek. A może to ten? Swoją posturą skoczka na... Nie, że Aleks by się wpisywał swoją posturą skoczka na... Natomiast okazało się, że pies zapamiętał smutek. Gdzie się zatrzymujemy na zdjęcia, to... że zginął jakiś 17-letni Arab, który wypadł z tej paralotni, także sport dosyć ekstremalny. Czy patrząc na topografię, to z krzyżem nie ma nic wspólnego. To jest od nadania krzyża przez Dawida IV budowniczego. Przydaliśmy środowisko, aczkolwiek kuleje ciągle. I już robimy. Się Polacy zachowują, to ja sam jestem kierowcą tej wycieczki. Nie, jak u nas. Ekologiczny. I Kazbek to jest ta część widoczna przez nas. To jest oczywiście po stronie gruzińskiej, po drugiej stronie. Dziś piękna pogoda. Jedziemy tam, gdzie ten mały kościółek, a tu Kazbek, góra lodowa. Pięknie dzisiaj widoczna. 5033 metry. I podążamy w kierunku kultowej góry. Naszym celem jest ten kościółek. Pokonaliśmy ten upiorny kawałek drogi i oto przed nami w pełnej
skali Kazbek 5033 metry nad poziomem morza. Jakież cudo. Sminda Sameba to nazwa tego kościółka. Niesamowicie pięknie położony. To miasto świętego Szczepana, Stepan Zminde. Nazwę zmieniono po odzyskaniu przez Gruzję niepodległości. Wcześniej było to Kazbegi, od nazwiska gruzińskiego inżyniera, który kolaborował z rosyjskimi okupantami. Kazbek dzisiaj dla nas był łaskawy. Piękne słońce. Wprawdzie teraz szczyt został nieco skryty w chmurach, ale udało mi się zrobić kilka zdjęć. I zakończyła się mordęga po tych wertepach. Dojeżdżamy na parking. Czeka nas blisko 400-kilometrowa droga nad Morze Czarne do Batumi. Niezwykłe formy skalne, takie jak w Kapadocji widać było przed laty. Krowy sobie chodzą jak w Indiach. Psy, krowy. Kopyczek. A tam jakie chatynki mieszka? Stoją. Stoją. A to jakie ma umaszczenie? No jak mój adres.
Jak robię kupę? Boże, ja kupa, ja naprawdę wiem, jak krowa robi kupę. Ostatni punkt widokowy na naszej trasie do Batumi. Przełęcz Krzyżowa na wojennej drodze gruzińskiej. Tu Sowieci w czasach, kiedy trwało Imperium Radzieckie, wznieśli pomnik przyjaźni radziecko-gruzińskiej. Trudno mi powiedzieć, co te mozaiki, bo to chyba mozaiki, mają przedstawiać. Całkiem chyba